Pomnik to jest coś, co upamiętnia fakty. Te obiekty, które stawiano dla utrwalenia pamięci o propagandowych formułach, których używano w PRL-u, a do takich propagandowych formuł należało wyzwolenie, to były obiekty propagandowe, to nie były pomniki. Bo jeżeli nie ma faktów, to rzeźba, która upamiętnia coś, czego nie było, nie jest pomnikiem tak naprawdę. Co kiedyś jedna z sędzin w Warszawie bardzo wyraziście sformułowała. My mamy do czynienia z obiektem propagandowym, który będzie przejęty przez Instytut Pamięci Narodowej. My musimy pamiętać, że i w latach 39-41 była okupacja sowiecka, i w latach 44-45 Sowieci dokonywali działań wrogich, działań przeciwko państwu polskiemu. Ponownie anektowali wschodnie ziemie Rzeczypospolitej Polskiej i zniewolili całą resztę. Więc my mówimy tutaj o obiektach, które miały zakłamywać historię, które miały oddawać chwałę tym strukturom, temu totalitarnemu państwu, które Polskę niewoliło, które Polskę pozbawiło prawie połowy terytorium. W związku z tym można zadać pytanie, za co wdzięczność, tak? Czy są normalne narody, które dziękują za zniewolenie? W cywilizowanych warunkach tego się nie robi. I takie obiekty powinny znikać z przestrzeni publicznej. W związku z tym przejmujemy to jako instytut, jako obiekt propagandowy, jako pozostałość, pamiątkę po propagandzie tamtych czasów. My staramy się pomagać społeczności lokalnej w załatwieniu tego problemu, to znaczy on teraz funkcjonuje w przestrzeni publicznej, nawet bez żadnych napisów wciąż spełnia swoją propagandową rolę, natomiast my zmierzamy do tego, żeby te obiekty przejąć, a później dopiero będziemy zastanawiać się, może nie tyle zastanawiać się, ale decydować o tym, jakie będą ich dalsze losy. Kwestia z demontażu pomnika była przez miasto prowadzona przez szereg lat, kilka lat. Wcześniej nie dostawaliśmy zgody na jego demontaż. Ostatnie starania burmistrza powiodły się i uzyskaliśmy zgodę Instytutu Pamięci Narodowej na demontaż pomnika. I rozpoczęliśmy procedurę demontażu. W tej chwili została wyłoniona firma na jego usunięcie i zostanie przewieziony do magazynów IPN-u. Koszty demontażu samego pomnika i załadunku poniesie gmina miasta Sanoka, a koszty transportu i składowania w magazynach IPN-u, IPN. W tej chwili nie ma chyba jeszcze jako takiego pomysłu, dopiero zostaną przeprowadzone może jakieś konkursy na zagospodarowanie tego terenu.